Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie na moim kanale Kraina Gołębi. Na początek chciałem przeprosić wszystkich, którzy bardzo długo czekali na efekt końcowy mojego gołębnika, ale to nie wszystko idzie tak pięknie, jakby się chciało. Przeważnie to chodzi o ten czas, którego wiecznie brakuje. Żeby nie przedłużać, to zademonstruję Wam, jak mi to wszystko wyszło, jak to porobiłem. Może coś bym jeszcze pozmieniał, ale na razie to zostaje tak, jak jest. Zobaczymy po sezonie, co z tego wyjdzie. Gołębie już kończą oblot, także trochę jest w środku, trochę na dachu, jeszcze reszta lata. W tym gołębniku są takie gołębie z końca drugiego i trzeciego lęgu, czyli takie najmłodsze. A więc tak, no gołębnik się prezentuje tak, jak widać. Są dwa zrobione takie wskoki, pomalowane na kolor żółty, z blatami, dwa okna z siatki. Miała tu iść jeszcze zielona siatka z polmarku, taka przeciwwiatrowa, ale na razie póki co jest dobrze, nie przeszkadza, tu nic nie wieje, nie ma przeciągów, także na razie tej siatki nie robię. Jak będzie taka potrzeba, to założę. Gołębie są wypuszczane, tak jak widać, tymi drzwiami wejściowymi, one są takie szersze. Już nawet nie pamiętam ile, ale chyba 120 mają szerokości. No dach jest zrobiony z dachówki, z której jestem bardzo zadowolony, bo bardzo trzyma, izoluje ciepło. Poniekąd jest też lepsza wentylacja. Są też dachówki wentylacyjne w dachu, także to się też sprawdza. I co? Podmurówka, no to tak jak było wcześniej widać, jest zrobiona z takich grubszych desek w pionie. Deska szalunkowa. Na zewnątrz blaciki, jakaś tam fajna ozdoba w postaci gołąbka. Co, może przejdziemy do środka, pokażę, jak wyszedł ten środek. Chciałem to nakręcić, jak będzie ładnie czysto, ale tak jak mówię, ze względu na brak czasu nie zrobiłem tego wcześniej. A więc tak, ściany są podwójne, od środka są wybite taką sklejką. Odpadowa, ale spełnia swoją rolę. Jeszcze tylko ta strona nie została domalowana, chyba już nie domaluję, bo już mam dosyć tego gołębnika. Sufit jest zrobiony z szalówki. W suficie jest dodatkowo taka regulowana wentylacja. To jak wszędzie. Też jest fajnie. Fajnie mi się to sprawdza, sprawdzałem to dymem, papierosa, nieźle. U góry w środku jest, tak jak tu widać, jest podniesiony gąsior, który też tam jest mała szczelina, też to powietrze ładnie sobie ucieka, także nie ma jakichś tam różnych tam wariacji z tym powietrzem, wszystko takie swobodnie. Dodatkowo jest tu zrobiony w kanale taki jakby lej w odwrotnej stronie. Tak jak tu widać, też fajnie to wyciąga, nie zasysa z powrotem do gołębnika, także z tego jestem tu bardzo zadowolony. Siedełka spoczynkowe w postaci regałów, wykonane ze sklejki, wyglądają w ten sposób. No i co, ruszt. Ruszt jest zrobiony z siatki zgrzewanej, o grubości, drut jest o grubości 4 mm. Tak jak widać, kał już sobie leży pod spodem z karmą, sucho, na wylewce. Jeszcze gołębie już tutaj są w tym gołębniku. No już ponad miesiąc, może nawet niecałe 2 miesiące. Jeszcze to nie było ani razu sprzątane. Nawet jeszcze tu ten gołębnik nie widział szpachelki. I raczej nie będzie. To co większość jest kału na siodełkach, wszystko sobie później spada, leci to wszystko na spód. Tam zrobiłem takie deski pod skosem, część tam jeszcze się zatrzymuje, ale w większości wszystko spada, jakieś tam resztki. Dlatego tak jak tu widać, jest takie zgrubienie, wszystko sobie leci na sam dół. Konstrukcja była robiona tego gołębnika z kantówek 8x8, tak jak tu widać na podłodze. Mi się wydaje, że jest to solidne, skręcane jest to na wkręty ciesielskie, także super sprawa, polecam te wkręty. Co jeszcze? Nie ma tu korytarza dodatkowego, są tylko
trzy takie boksy. Jeden, tu jest drugi. Jeszcze mi tu brakuje dwóch skosów, które leżą w garażu, nie ma czasu przykręcić. Chyba już tego nie zrobię. I tu jest taki trzeci boks. Gołębnik ma 6 metrów długości na 2,40 w środku, także nie jest szeroki. Mi się wydaje, że na razie wystarczy. Tu jest dzielone są te boksy drzwiami przesuwnymi na rolkach takich, no porządnych rolkach. Także nie kombinowałem, nie szukałem jakichś tam wynalazków na łożyskach, po prostu jak się inwestuje, to trzeba, nie wolno żałować. No i tu są takie drugie drzwi. Póki co jestem bardzo zadowolony z tego gołębnika. Jest to bardzo fajny klimat, nie jest gorąco, jak jest upał, też nie jest chłodno, nie ma przeciągów. Czasami jak bardzo zacina deszcz z tej strony, no to jest troszkę mokro w środku, ale to wszystko leci na dół. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym gołębniku? Skoki są zrobione, może z tamtej strony przejdziemy. Skoki są zrobione pod antenę czteropolową Tauris, które wyglądają w ten sposób. Coś takiego. Te przegrody są wyjmowane, że na przykład na początku gołębie się uczyły tędy wychodzić, bo nie chciałem drzwiami ich otwierać, bo wyskoczą, nie będą wiedziały jak wejść. A zostawiając to na cały dzień, może wejść jakiś kot albo coś jeszcze innego. Także to jest wyjmowane, regulowane. Teraz może to był błąd, że tędy wychodziły, bo są takie cwaniaczki, które potrafią wychodzić, ale to w najbliższym czasie zamontuję takie widełki z firmy Polmark, które już tu będą ich blokowały. Tu jest takie miejsce zrobione na antenę czteropolową. No jest to bardzo dobre rozwiązanie. Lepszego nie wyobrażam sobie lepszego. Z zewnątrz wygląda to może z tej strony w ten sposób. Blacik zrobiony z takich listewek, wykończenie aluminiowe, zamykanie. A, tam jedna deska się zablokowała. Zamykanie jest normalna klapka zwykła, także wygodne, praktyczne. Nie ma dużego zachodu z tym wszystkim. Co tu można jeszcze powiedzieć? Gołąbki jak na razie są, tak jak mówiłem, są takie najmłodsze. Jeszcze tak sobie latają do końca tygodnia na luzie. Chociaż już ich tutaj troszeczkę bujam koło domu. Zaczynają ładnie latać. W poniedzieli już wchodzi tutaj na tym gołębniku ostra dyscyplina i nie ma zmiłuj. W tym gołębniku teraz jest około 120 młodych. Co prawda w tej chwili nikt tyle nie ma, bo jeszcze reszta lata, ale jest tyle gołębi na tym gołębniku. Z tymi młodymi to jest teraz różnie. Tutaj jednego dnia to mi troszeczkę wypierdzieliło gdzieś na noc. Około 27 sztuk. Na drugi dzień się pozlatywały. Co prawda brakuje 3, ale tu jeszcze mi jakiś chyba, widzę, 1 lub 2 doleciało, bo takie ten to na pewno niebieski, przykulony siedzi, zmęczony, bo go miałem w ręcach, to chudziutki, to go nie było parę dni. No i tu taki półweczek też jest. Też dzisiaj jak rano wstałem, to siedział sobie tutaj na parapeciku, na gołębniku, no i czekał, aż go pan wpuści. Ale to nic. Co do młodych. Młode teraz w tej chwili już od 2 tygodni, może niecałych, dostają taką karmę bardzo lekką. Chociaż tak, na początku to były prowadzone na karmie takiej mocnej, strączkowa, żeby się ładnie rozbudowały, przytuczyły. Później, tak jak mówię, około 2 tygodni temu przeszedłem na karmę lekką, bezstrączkową. Pokażę, jak ona wygląda, może w ten sposób. Tutaj jest 3-4 rodzaje karmy. Jest tu karma dieta energetyczna z Biofedu, dieta mistrzów i lekkostrawna. Troszeczkę zacząłem od paru dni dosypywać konopi do tego, żeby ich troszeczkę ruszyło.
Głębiej zaczęły ładnie latać, także myślę, że za tydzień, półtora będą już wywożone z tego gołębnika. Z tamtego gołębnika starszego, co mam pierwszy lęk, te gołębie starsze, to już tam już jest wszystko ok. Myślę, że po niedzieli już będą wywożone. Będę wywoził to na dwie tury, bo no te są troszeczkę późniejsze, one jeszcze się nie nadają, a tamte już za bardzo wariują, dlatego trzeba nich już ruszyć. Co do prowadzenia tych gołębi, nie wymyślam tu żadnych rzeczy, nie stworzonych jakichś. Przeszły te gołębie już dwa szczepienia. W najbliższych dniach będą jeszcze zaszczepione na ospę i zosal. Zosalem na zosaltę, na salmonellę. Będę to robił razem. W jednym rozpuszczalniku rozpuszczę te dwie szczepionki. Za jednym zamachem trzasnę jedno szczepienie. Pierwsze szczepienie były gołębie szczepione. Tu mam zostawione specjalnie, żeby pokazać szczepionką Columbi RP. Jest to nowa szczepionka od jakiegoś czasu. Są tu do jakieś dodatki jeszcze na rotawirusy związane z adeno. Dokładnie to wam nie powiem, bo nie mam pamięci do tego. Ale w każdym razie pierwsze szczepienie było tą szczepionką. Drugie szczepienie odbyło się za pomocą szczepionki też Columba. To jest z Columby Harmavac, taka PHA. Ona jest też z dodatkami jakieś tam na jakieś rotawirusy, a podstawowa rzecz to jest paramiksu w tych szczepionkach. I jeszcze tu jest jakiś dodatek na drogi oddechowe. To była szczepiona po 3 tygodniach tą PHA. No i teraz jeszcze poczekam od drugiego szczepienia 10 dni, które już mija tutaj na dniach i będą zaszczepione z osalem te z ospą, tak jak to mówiłem. Będzie to szczepione na jeden raz. Co tu jeszcze mogę dodać? Po tych szczepieniach nie zauważyłem jakichś tam różnych powikłań. Jestem zadowolony z tej szczepionki póki co. Chociaż szczepiłem wcześniej kolumbami, tylko akurat nie tymi. W tym roku dopiero pierwszy raz szczepię tymi szczepionkami, także zobaczymy, jaki będzie efekt. Żadnego problemu jeszcze z adeno nie było. Chociaż od paru lat jakoś tak nie zauważałem, żebym miał jakieś adeno, coś tam jakieś się pojawiały oznaki, ale to nie było raczej adeno, chociaż może było, tego nie wiem, ale nie było tak, że zażygane było albo coś. Do karmy często teraz zacząłem dodawać, jak już zaczęły dobrze trenować, zacząłem dodawać częściej propolis. Propolis taki robię sobie sam, możecie sobie powąchać, czuć, no właśnie. Teraz im częściej tam zaczynam już ich tak trenować, koło domu oczywiście, czyli już tak pilnuję, żeby latały i tak dalej. Wtedy dostają nawet co drugi dzień. A będzie taka potrzeba, to będą dostawały nawet codziennie propolis, tylko i wyłącznie na karmę, do wody nie. Z tego względu, że to jest propolis robiony tak samemu na spirytusie. Dlatego idzie tylko i wyłącznie na karmę. Używam dużo ziół. Z olejkami jakimiś tam różnymi, jak nie czosnkowy, to jakiś inny. Dostałem coś tam na wątrobę zapobiegawczo. Zakwaszana woda. No i co? No i tyle. Gołębie były badane z 2 tygodnie temu chyba. Jakoś tak. Poza jakimiś tam małymi, jakimiś rzęsistkami czy czymś, które tam nie wymagały leczenia, nie było nic tych gołębi widać, nic tam im nie wyszło. Także jeszcze raz przepraszam was za to, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Pisaliście mi kiedy, odpisywałem, aż w końcu daliście mi spokój, ale jednak nagrywam. Także gołębniczek się prezentuje fajnie. A jeszcze dodam, może właśnie, gołębnik był malowany farbami wodnymi, robione były w mieszalni. Jest to Tikurilla. No akurat ja wybrałem taki kolor, ale są drewno podobne
farby, orzechy, jakieś tam jasne, ciemne, wiśnie i tak dalej, mahonie. No ja akurat taki wybrałem, bo taki mi się podobał kolor, tak chciałem zrobić. Jestem bardzo zadowolony z tej farby, bo ona jest taka jakby gumowa, a zarazem taka jest, no, może nie ekologiczna, ale taka w miarę zdrowa. Podobno nie łuszczy się ta farba, nie pęka, nic się nie dzieje. No zobaczymy, jak to będzie się pokazywało w praktyce. No i co? Z tyłu tam nie będę wchodził. Tam są jeszcze takie dwa otwory techniczne do sprzątania pod spodem, ale to chyba dopiero będzie sprzątane po lotach. Nie ma tego dużo. Chociaż trochę się tu na tych belkach gdzieś zatrzymuje, ale to nie mają możliwości głębiej tego dotknąć, czy wydziobać, czy coś. Także w ten sposób się to wszystko prezentuje. Przeliczyłem się trochę z tym wszystkim, myślałem, że to szybciej zrobię, ale to tak to jest, jak się po godzinach to robi. Jeszcze dochodzą jakieś inne sprawy, także nie było to proste. Myślałem, że tak jak mówię, myślałem, że to zrobię szybciej. Także na dzisiaj kończę. Zapraszam tam do subskrypcji kanału, dajcie łapeczkę. To mnie troszeczkę może zmotywuje do nagrywania. I zapraszam Was do śledzenia kanału, także, bo w najbliższym czasie będzie taki filmik ze sklepu jeszcze odnośnie konkursu, strony internetowej, zamówień. Będzie fajna nagroda do wygrania, także na sezon lotowy gołębi młodych będzie, tak jak mówię, fajna nagroda, o której powiem tam w najbliższym czasie. Muszę to zrobić jak najszybciej, ten filmik, żebyście po prostu jeszcze zdążyli z tego skorzystać. Także jeszcze raz, dajcie suba, łapeczkę dajcie w górę. No i do miłego zobaczenia. Dobry lot.